nastrój po meczu? Wynik dobry, ale czy zadowalający? Znaczy się, jeśli chodzi o mnie jako mój indywidualny wynik, no to jestem zadowolony, ale no nie ukrywam, że mogło być lepiej i też w tym moim ostatnim starcie w 14 biegu no wyszedłem równo praktycznie z zamkiem ze startu i sędzia powtórzył ten bieg, no ale powtórce biegu tak samo szybciej znowu wyszedł Piotr Świderski i tego biegu już nie przerwał. Jechaliśmy dalej, no te ostatnie biegi miałem troszeczkę pechowe, bo te co zrobiłem jedynkę, jechałem dwa razy po równaniu i był mocno zlany tor i jakoś nie mogłem sobie dać rady. Na ostatni bieg założyłem zupełnie inne przełożenie, było dobrze, w miarę dobrze. No nie udało mi się założyć Piotra Świderskiego, bo fakt jest taki, że no, wyszedł szybciej ze startu refleksowo i już na dociągu nie zdążyłem. A jak nastawienie przed następnym całym żużlowym weekendem, najpierw Gorzów, potem Częstochowa? Na pewno jedziemy nabawani optymizmem i jedziemy po to, by wygrać tu i tu, więc mam nadzieję właśnie, że zawodnicy, którzy no, nie mogą się jeszcze spasować z silnikami, dopasować się do motoru, no, że wreszcie ten moment przyjdzie, gdzie będą punktowali na swoim poziomie i że będziemy wygrywali mecze. No, na razie jestem zadowolony z swojej podstawy, ale na razie nie ma co się, że tak powiem, podniecać, bo to jest żużel i w każdym meczu może być lepiej, w każdym gorzej i cały czas pracuję na to, by ten wynik był jak najlepszy. Do Gorzowa tak samo jedziemy i tak samo do Częstochowy po wygraną, więc jesteśmy naprawdę napawani optymizmem. Będziemy trenowali jeszcze w Lesznie, jeszcze wtorek mamy eliminację do Mistrzostw Świata, finał krajowych w Bile, później w czwartek mam złoty kaz. No, tydzień naprawdę będzie trochę wyczerpujący, ale mam nadzieję, że dam radę. Jesteśmy zadowoleni i życzymy też powodzenia, ale jeszcze jedno pytanie. Wróciliście do Leszna i tak nie ukrywam, że zaczęliśmy widzieć, że czujecie to, że Unia to jest wasz klub. Widać, że chcecie jakoś tam się z nami pobawić na koniec. Powiedz mi, widziałeś oprawę na początku? Widziałeś? Widziałem tam oprawę, ale nie zdążyłem przeczytać. To było, że cztery słowa, które nadają naszemu życiu sens. Na zawsze Unia Leszno. Czy dla ciebie coś znaczą słowa na zawsze Unia Leszno? No na pewno tak, no. Tak jak tutaj powiedziałeś, no, że zauważyliście to, że wreszcie jakby zjednoczyliśmy się z tą Unią, ale ja szczerze mówiąc, ja byłem zawsze zjednoczony z Unią, bo no, tata jeździł tutaj całe życie i nie wyobrażałem sobie nigdy, żeby jeździć gdzieś indziej, ale no niestety no, tak wyszło i przeszliśmy na rok, może tak miało być, może właśnie ta druga liga mi pomogła i tak jak sama jak i Przemkowi przyszliśmy do Unii w tamtym roku, no nie. Wiadomo, nie był to najlepszy mój sezon, ale jeśli chodzi o Ekstraligę, źle nie było. Tak samo Przemek był w sztosie w Ekstralidze. Mam nadzieję, że właśnie też zacznie już liderować właśnie w naszej drużynie, tak jak w tamtym roku. No Unia Leszno, no tu jest mój dom i mam nadzieję, że na zawsze tutaj będę. Pierwszy występ w lidze na leszczyńskim stadionie. Jak oceniasz tutaj atmosferę? Atmosfera była bardzo fajna, tylko troszeczkę mnie niepokoi to, że kibiców było dzisiaj dość mało. Mimo, że gdzieś tam odjechaliśmy słabszy mecz w Tarnowie, to myślę, że nie jest powód do tego, żeby od razu się gdzieś tam odłączać od drużyny. Chciałbym, żebyście byli z nami na dobre i na złe, bo to te wsparcie jest niezwykle ważne dla nas. I dzisiaj naprawdę, jadąc na prezentacji, rozmawialiśmy z tymi zawodnikami, że kibiców jest dość mało. Oczywiście pomóc. Podejrzewaliśmy przyjedzie Falubas, będzie więcej. Że to był nasz występ w meczu ligowym w Tarnowie, ale tak mówię, liczymy na was w następnych meczach i przyjeżdżajcie, wspierajcie nas, no bo to wsparcie jest niezwykle ważne. My robimy co możemy dla was, żeby stworzyć wspaniałe widowisko, więc mam nadzieję, że to w następnych meczach docenicie.